Witajcie, jestem dzisiaj w miejscowości Joniec, znanej z pięknych lasów i z rzeki Wkry, po której chętnie pływają kajakarze. I tutaj budujemy kolejny dom szkieletowy Topwood, którego historia jest dosyć nietypowa. Kiedyś, około 10 lat temu, do naszej firmy przyszedł inwestor i poprosił o opracowanie projektu indywidualnego domu szkieletowego, ponieważ stwierdził, że ma działkę w atrakcyjnym miejscu i chce ją wykorzystać pod budowę domu. Rzeczywiście taki projekt powstał w naszym biurze architekta, nawet inwestycje rozpoczęliśmy, ale niestety szybko też zakończyliśmy na budowie fundamentu. Po mniej więcej 9 latach w naszym biurze pojawił się kolejny inwestor i powiedział mniej więcej tak, że kupił działkę w miejscowości Joniec i dowiedział się od poprzedniego właściciela, że istnieje projekt na fundament, tak, i konstrukcję domu, który opracował kiedyś w naszej firmie, i tenże nowy inwestor jest zainteresowany dokończeniem tej realizacji. Oczywiście bardzo chętnie na to przystaliśmy, jednakowoż musieliśmy odwiedzić to miejsce, żeby stwierdzić, czy ten fundament, który znajduje się na tej działce, nadaje się jeszcze do budowy na nim domu. No, istniało trochę za, trochę przeciw, ale zregenerowaliśmy ten fundament, odtwarzając hydroizolację, uzupełniając ubytki i ostatecznie zaczęliśmy budować na nim drewniany szkielet. No i w ten sposób to, co widzicie za mną, jest urzeczywistnieniem realizacji, która nie miała szans na dokończenie 10 lat temu. Za to po tym okresie stało się faktem. Za chwilkę pokażę Wam więcej na temat tego domu. Aktualnie wykonana jest już zewnętrzna warstwa izolacji termicznej ze styropianu ryflowanego, na którą nałożyliśmy strukturę podtynkową z kleju, siatki kleju. W dniu dzisiejszym, korzystając z pogody, nasi pracownicy nanoszą metodycznie podkład pod tynk silikatowo-silikonowy. Na części elewacji już ten tynk się znajduje. Między innymi tutaj możecie zobaczyć. Może lepiej w glifach okiennych to będzie widoczne. Jest to tynk bardzo trwały, bardzo łatwy w czyszczeniu. Zachodzi glonami, grzybami znacznie trudniej i kurzem niż tynk akrylowy. Dlatego zdecydowaliśmy się już kilka dobrych lat temu na to, że będziemy stosować właśnie taką strukturę zamiast akrylowej. Garaż jednostanowiskowy, ale duży, bo on ma około 30 metrów powierzchni. Duży i dzięki temu zmieści się tylko, nie tylko samochód, ale też rowery, dajmy na to jakiś wózek, jakieś taczkę, jakieś narzędzia ogrodowe. Za tym garażem z kolei znajduje się pomieszczenie techniczne. I tu będzie oczywiście bufor wody dla pompy ciepła, bo ta pompa ciepła będzie przygotowywać nie tylko ciepłą wodę użytkową, ale także ogrzewać oczywiście. Miejsce pod rekuperator, pod zlew gospodarczy. Tu jest odpływ skroplin dla rekuperatora. Miejsce pod licznik wody. No, jest to dosyć spore pomieszczenie, być może gdybym ja miał takie pomieszczenie, akurat w swoim domu z pewnością wykorzystywuję na przykład do tego, aby składować na przykład, nie wiem, jakieś konfitury, warzywa. Nie musi być dogrzewane tak samo jak poprzednie. W przypadku domów z pompami ciepła w wariancie nawiewnym często takie pomieszczenia techniczne przy garażach i też same garaże ogrzewamy powietrzem resztkowym, tak? Oszczędzamy w ten sposób na energii. Chodzi o to, żeby temperatura nie spadała do zbyt niskich poziomów, a jednocześnie, żeby nie wytracać energii na ogrzewanie, nie wiem, w garażu z samochodem, bo jest to jakby zbyteczny wydatek i z praktycznego punktu widzenia zupełnie niepotrzebny. Zresztą w przypadku ogrzewania podłogowego również można zastosować rozwiązanie, które pozwoli na oszczędzanie, ponieważ no, każdy obwód ma swój oddzielny rotometr. Można nieco przykręcić wodę, zmniejszając cyrkulację w instalacji i wtedy takie pomieszczenie będzie posiadało niższą temperaturę, a
wydatki na ogrzewanie się zmniejszą. Tu mamy główne wejście pod zadaszeniem. Niewielki wiatrołap. Obok znajduje się bardzo praktyczne wnętrze. Tu będzie pralnia doświetlona, gdzie można suszyć, wcześniej oczywiście prać odzież, a potem ją suszyć. Tu mamy hol. Hol myślę około 4,5–5 m². Tu będzie kolejna łazienka. Łazienka z prysznicem, co widać po rozmiarze. Wnęka w holu. I korytarz. Tu będzie pierwsza sypialnia. Myślę, że około 14 metrów. Tu będzie druga sypialnia. Około 20 metrów wejdę. To jest bardzo ładne pomieszczenie. Duże. Miejsce na łóżko małżeńskie. I ostatnie pomieszczenie to też sypialnia, czy sypialnia numer 3. Spora, tu akurat teraz rezydują nasi szpachlarze. I ono ma około 12 metrów powierzchni. To jest widok ogólny z korytarza w stronę salonu. No, salon jest naprawdę bardzo duży. Myślę, że ma około 38–40 metrów i kwadratowy kształt, bardzo ustawny. Obok salonu znajduje się kuchnia z takim szerokim przejściem. Fajna, praktyczna, myślę około 9–10 metrów powierzchni. Tu znajdować się będzie kominek. Tu są drzwiczki rewizyjne, więc wkład kominkowy będzie tutaj. Tu, gdzie stoją poziomice. Na życzenie klientów zabudowaliśmy podciągi. Zwykła zabudowa z płyty karton gips. Takie podciągi możemy też zabudować, dajmy na to, drewno. Drewno fajnie zdobi takie miejsca. Spójrzmy sobie tak szerzej na ten salon. O, jest naprawdę dużo przestrzeni. Już wielokrotnie pokazywałam Wam technikę zabezpieczenia przeciwpożarowego szybów kominowych, jaką stosujemy. Mamy ekran foliowo-wełniany. Za nim jest podwójna warstwa z płyt karton gips. Tutaj jest rura zaciągu powietrza z zewnątrz. Standardowo każdy kominek w domu szkieletowym pobud jest zasilany powietrzem zewnętrznym. Tutaj prawdopodobnie będzie sekcja rozrywkowa, czyli jakiś telewizor. Miejsce na sofę, miejsce w tamtym rogu, przypuszczam, na stół rodzinny jadalniany vis-a-vis pomieszczenia kuchennego. Naprawdę jest tu bardzo dużo miejsca. No i sama okolica jest przeurocza, niedaleko jest rzeka Wkra. W ogóle miejscowość Joniec znana jest z pięknych lasów, ze spływów kajakowych. No miejsce jest po prostu fantastyczne do tego, żeby żyć sobie w spokoju, w ciszy, na łonie przyrody. Naturalnie wyłaz schodowy. Strych jest w tym domu bardzo duży i ze względu na kształt dachu, czyli kształt dwuspadowy, jest bardzo praktyczny. Można go będzie z powodzeniem wykorzystywać w jakichś celach gospodarczych do przechowywania. Zapomniałam Wam powiedzieć, że to będzie druga łazienka. Ta łazienka już jest znacznie większa, około 6 metrów z wanną. Tak. Wracając do strychu, nawet przy tym kształcie dachu istniałaby możliwość wykonania tam jeszcze jakiegoś pomieszczenia na górze. Pomieszczenie mieszkalnego, jak nie, to jakiegoś takiego użytkowego, w stylu pomieszczenie hobby czy coś w tym stylu. Natomiast na razie no, tego miejsca w tym domu jest dosyć dużo, 130 m², oczywiście razem z garażem. Wykończenia przeciwzalaniowe, taśma Soudal. To wszystko jeszcze zostanie dodatkowo zabezpieczone folią w płynie. W zasadzie częściowo już jest przed ułożeniem kafli. Wszystkie odpływy hydrauliczne, czyli tutaj akurat do kanalizacji, zostały wykonane. Wiadomo, rekuperator potrzebuje też odpływu do kanalizacji ze względu na skraplacz.
rurki, wody, wszystko w systemie PEX oczywiście, zasilanie elektryczne. To wszystko już mamy przygotowane w takim budynku. Okna klasycznie firmy Durtex, w tym przypadku dwukomorowe. Dach dwuspadowy, dom kryty gątem bitumicznym, praktycznym. Kiedyś w dalekiej przyszłości, jeżeli ten dach będzie wymagał naprawy, gątu nie trzeba usuwać, mowa o starym, wystarczy go wyczyścić, jeśli znajdować się będą na nim zabrudzenia biologiczne, i pokryć go kolejną warstwą gontu bitumicznego. Do trzech warstw można, tak mówi praktyka, układać gąt na połaciach dachowych. Stąd może ta praktyczność przesądza o tym, że jest tak popularny. Czy to w krajach skandynawskich, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie no po prostu olbrzymia większość domów pokrytych jest właśnie takim gątem. Komin systemowy, keramzyt o beton dokładniej. Nikt już w dzisiejszych czasach nie muruje takich kominów, no chyba że na życzenie ktoś by chciał mieć taki komin wymurowany ze względów wizualnych, ale to też jakby nie ma sensu, ponieważ taki komin można wykończyć kaflami z naturalnej cegły i będzie wyglądał tak, jakby został wymurowany właśnie z cegły. Na koniec powiem wam jako ciekawostkę, że jestem właśnie po rozmowie z jednym z naszych pracowników, którego zapytałem, czy nie jest im zimno spać w tym domu, bo tu jeszcze nie ma pompy ciepła. Ten stwierdził, a skąd nie nagrzewamy tego pomieszczenia w ciągu dnia, tak jak dzisiaj, jak jest słońce, te wnętrza się nagrzewają, a wieczorem w związku z tym, że pomieszczenie, które zajmują teraz, jest dosyć nieduże i mają tam swoją lodówkę, to nagrzewa się właśnie od tej lodówki. No, jak to świadczy o termice takiego domu? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Dodam jeszcze, że tutaj było przeprowadzone badanie szczelności budynku, bo wykonujemy takie badania każdorazowo, tak zwany door blower test, czyli test z kurtyną powietrza, która jest założona na drzwi główne wejściowe, wtedy zamknięte są wszystkie okna, wszystkie otwory wentylacyjne i ta kurtyna podłączona jest do komputera, tworząc podciśnienie we wnętrzach. Takie badanie jest w stanie wykazać wszelkie, nawet najmniejsze nieszczelności i to badanie wyszło tutaj oczywiście na 100%. Także to też ma ogromny wpływ na to, w jakim stopniu taki dom traci ciepło. Wbrew pozorom wcale nie traci go szybko. Jeżeli jest też na bieżąco dogrzewany, to zużywa bardzo mało energii.